Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj Fezbur, odcinek 112. W dzisiejszym odcinku będziemy walczyć z kukurydzą na górze. Więc ja już sobie puszczam pracownika. Holland, jedziesz? Jedziesz, dobra. No tutaj są wszystkie moje zestawy, moje 5 zestawów wszystkich przeprowadzonych. Jak tam FPS-ki, 17. No, standardowo. Jak na tej serii. Ogólnie ten odcinek miał w ogóle być inaczej, bo miał być ktoś ze mną, ale jakby widać nie ma nikogo. A już nie chciałem nikogo tutaj ciągnąć na pewno. Tutaj chyba coś się strzela, to spalę. No i stwierdziłem, że jednak sobie zrobię sam ten odcinek. Ale w kolejnym odcinku już musi być Kruk albo Michael, obojętnie. Bo trzeba będzie orać te dwa. Trzy pola w sumie. No bo to na dole po kukurydzy pod górą to trzeba będzie orać. Jak starcie czasu, a na pewno starcie czasu, to jeszcze dzisiaj tam pojadę kosić. Zrobimy sobie taką wyprawę, że złożymy kombajny i będziemy jechać wszyscy na łodzie, jak się uda. Ale tak widzę, że trochę tej kukurydzy będzie, więc może być taki problem, że... Może być taki problem, że zbraknie... Że zbraknie przyczep. No, nie pan sobie wiedzieć na zwykłym pracowniku, jakby ktoś pytał. Nie na tym tympie, nie na tym zwykłym pracowniku farmingowym. Ja sobie puściłem go na to większe pole. No, bo on jak ma długą prostą, to on sobie to ogarnie. A tutaj jest mniejsze pole i ja chciałem sobie z rzędyrem też powiedzieć, bo dawno nie jeździłem rzędyrem. Przede wszystkim. A poza tym jest dzisiaj niedziela. Właśnie no jeszcze sobota jest. Jeszcze jest sobota przez 4 minuty. Jest sobota 23:55 i 44 sekundy. Sekundy to tam nie istotne, ale... Ale chodzi o to, że jest dzisiaj sobota. Jest, właśnie w sumie już niedziela prawie. Jest 24, chyba tak późno jeszcze. A nie, raz o wpół do pierwszy pamiętam, że nagrywaliśmy odcinek z sąsiadów. Ale to kiedyś. Dobra, ja otworzę rurę i zacznę się już wysypywać. I niech Holanda też chyba wysypie. No, on zrobił kółko, niech Holanda na pełno. Ciekawe, no 70%, no to już warto wyrywać, tak. A że niech Holand szybko sypie, to... Jak tutaj jest samych poprzeczniaków, te dwa poprzeczniaki, co tutaj zrobiłem, to dało mi 14 ton kukurydzy. Więc kukurydza może być... cienko. W sensie cienko. Będzie dużo tej kukurydzy, ale będzie cienko, co by się zmieścić na silosie. Teraz, żeby się silo zmieścić, może być ten problem. Wysypał po 16 ton, dobra. Czyli zrobiłem kółko i miałem 18 ton. Teraz jak paskami, no to 4 przejazdy powinienem zrobić chyba, co? Zależy ile będę miał z przejazdów. Która jest piąta? Nie, tylko to nie. Cztery tony. Znaczy cztery przejazdy, bo miałem 16 ton, tak? To robiłem 16 ton. Dobra. To tak trzeba się będzie sypać jakoś. A nie Holandę, to nie wiem, czy czekać na pełne zbiorniki, czy nie. Teraz, bo nie powiem, co mi szybko jeździ po polu. Ma tam...
bo on może jechać aż 65 na godzinę, więc... Więc chyba niech on niech sobie do pełnych wyników wali. Albo przy okazji, jak będę miał tutaj czas i zobaczę, że jest tutaj koło przyczepy, to go po prostu wypróżnię. Się nie czytam w tej wyłowku, czy szczęka nie trzeba by mi zrobić. Bo tego nie zrobiłem. Nie mogłem zrobić się odcinka, ale jakoś tak wyszło, że nie zrobiłem. Tu jest ważniejszy. No, zaraz będzie pół pola skoszony. To na to nie patrzę, że mam tyle rzepaku. Na wzrost mam to pokażę. Że tutaj ten rzepak jest skolony. No, 12 ton. Czyli będę miał 16 danych grady. Będę mógł wysypywać. O, widzę, że akurat ja koszę 16 ton. To mniej więcej w tym czasie jest robi niewolę kółko. Więc nawet spoko to wychodzi. Sypię na dafa na razie. No po co mam noskanie sypać, jak mogę na dafa? Jeszcze nie, to na każdy zestaw mogę sypać. Bo i tak każdy będzie zasypany i tak. Więc nawet jeszcze będzie mało tych zestawów tutaj. Ale to już jest 50 ton na tej przyczepie. Tutaj od Fenda już jest 50 ton. Czy więcej? Więcej. 57 ton, no to już tutaj wejdzie tylko 5 ton. 4 ton, sorry. 4 ton, tu jeszcze wejdę, będzie pewno. O, właśnie wybija niedziela. Niedziela 19 marca jest. Może, jak mi się będzie chciało. To może jeszcze na dwójkę wujkę pójdę. No, chociaż pewnie tutaj będę save'a sobie ogarniał. No, tutaj będę sobie save'a ogarniał, naprawdę podobnie. Więc po odcinku będę miał robotę. Tutaj chyba tą trójkę sobie założę. Mi się wydaje. Że to tak mniej więcej by wyszło. No, nie chcę tego na odcinku orać. No bo w kolejnym odcinku zrobimy sobie orkę. I coś jeszcze. Nie będę mówił co. Nie będą to siebie. Coś do tej orki jeszcze dorzucę. Zobaczycie co fajnego. Czy fajnego. Mnie tak się wydaje, że fajnego. Dla mnie nawet słodko. Teraz na skanie będę chyba sypał. Ja na skanie się wysypię. Teraz już na skanie się tutaj wysypię z tej strony. No i dżungiel wtedy tutaj przejadę tutaj tymi zyskami i po przeszękach wybranę na Holandę. Wtedy chyba już będę mógł zabrać dżungiela na dół. I chyba tak zrobię, że dżungiela zabiorę na dół. I Fenda. Bo Fend będzie pełny. Fenda i Jundira wezmę na dół. Jeżeli chodzi o kombaj. No i dziennik Fenda zabiorę na dół. I Jundira będzie sobie tamtą pole, tamte pole, które zagosił. A to nie wolno sobie ogarnąć spokojnie. Tylko wtedy podskoczę i wysypię dafa i wrócę dafem, bo daf jest najszybszy, a tu jest dosyć daleko do jazdy. Coś po odcinku nie dało, bym się tepnął tak. Na gospodarstwo, ale nie wolno tak dużo się docinać. Trzy, cztery przejazdy, no to akurat jeszcze 16 ton z tego pola.
No i akurat jest wolant. Widzicie, fajnie to wychodzi. Ja robię 4 przejazdy, nie wolant robi 2. Czyli równie dobrze blacha mogę już podstawić na te pole. No i dobra, ten pełny. Teraz co z tym rzędem, teraz trzeba się sypać. No jak mi się uda przypilnować, żeby nie wolę do tamtej strony, to poprzecznik to tam wypnę ładny. Na jeden przejazd chociaż. Albo to na końcu. Dobra, to się na końcu wypnie. Tyle to tam już na końcu to zagarnę. No dobra, i lecimy. Jeszcze by trzeba ulepszać tło. No dobra. Fajnie to idzie, tylko że nie kukurydzy. Nie powiem, że nie. Idzie dość sprawnie. Nie udałem też pół pola, można powiedzieć, że skosił prawie, że? No, myślę, że jeden przejazd to będzie pół pola. Więc nie ma tragedii. No. Jeszcze ostatni przejazd tutaj do góry będzie, będzie koniec pola. Tutaj to zielone. No. Fajnie się pola. Mam 9000 zł. Na skalanie będzie bliżej. No, niech on już jedzie ładnie, więc. No, mówię, ja robię 4 przejazdy, on robi 2 na to. Tylko, że ma 2 razy dłuższe pole, jakby tam to się skala. Dobra. To mi się podoba. Ok, teraz Indira może się składać. Fajnie, że trochę tego kukurydzy już jest. Już mam ponad 150 ton chyba nakoszone. Nie wiem ile jest na dachy, ale dach ma też chyba tam dobre 3 zbiorniki było wysypane. Czy 2. 2 na pewno były wysypane. No to jak powiedzmy, że 2, no to tam około 40 ton jest. No, 34. Ale podjedziemy tym dawcikiem bliżej. Nawet i tutaj niech stoi. Bo i tak po kolei zasypuje John Deere. John Deere potem będzie Fendt, DAF i Scania. Czyż i tak jeszcze DAF-em będę musiał wrócić? DAF-em i tak będę musiał wrócić tutaj. No a tu tak jest zasypany. Tu po 30, tu po 30. John Deere też już ma za 30 kąpieli zasypany. Tylko Fendt jeszcze pusty został. A tak to ma każdy po trochu. A ten dojedziemy próżyć, no bo Fendt musi na dół być. Podjadę już do tego
Do kombajnu jeszcze będą taki. No ale teraz będzie ciekawie. No i jadę na dół. Muszę tego fenda pilnować, żeby on pomógł mi śladami. Dobra, na razie jedzie. Dobra, jechać jedzie. To nie ważne, czy tylko nie trzeba znowu 12 FPS. Wiem, co chciałem zobaczyć. Chciałem zobaczyć, ile mam krów. Bo nie mówiłem o tym, ale... Ale sobie pomyślałem, żeby zobaczyć tych krów. 26, był mi dwie zdechły, prawdopodobnie. Ze starości. Tak, dwie musiały zdechnąć na przewijaniu. Między latem a jesienią. Tak było. No, to jest za stare już do tego zdechu. Ale tylko 30 fan powinien 60 wiać. Ale coś mu to nie idzie temu fendowi. O, fend się bójmy trochę do góry. Żebym się nic tam nie robił. Nie, na koniec jest 20 na godzinę, to nie ma chodnie do. Nie wiem, czy jest 20. O, fan się rozłączył. Już było za szybko i już kurs zgubił. Bardzo podobnie. Przejść do pojazdu, ok. Ciekawie to wygląda, jak sobie tepam się, a ten już tutaj w sumie ładny kawał polskowaczył, nie? Wiem, było. Więc nawet sprawnie to idzie. Czy ta już będzie pełna? Tak, już będzie pełna po przyczepach. Kolejna w sumie. No i pierwsze 3 tony na fendę. Ale i tak już widzę, że za fendę będę musiał przejechać i tak. Chyba bardzo mało miejsca na dysku, muszę mieć, że już takie lagi są. Bo grałem 17 i normalnie chodziło. No właśnie nie wiem, czy to jest inny Federa, czy nie. No dobra, jedziemy. Może uda mi się jakoś zjechać na mnie. 11, tam było za 5, no 16 nie chodzimy. Już jesteśmy w połowie drogi na dole, więc... Opa! Ale hamulce to tutaj takie trochę nie słabe. No dobra, jeden dalej. Zobaczymy, co z tego się wystruga tu. Na razie jedzie 50 na godzinę, 60. Oj, trochę drogi wpadał. A tu już trzeba hamować, bo to jest ostry wapń. Jeszcze ostry wapń. Jak to mówiłem. I on już chwilę się pokopie i już jest zaraz wyłączony. A to już jest. Więc wiedziałem, że ten falomotor nie jest dojechał, więc... Trzeba, że dzień kurde sam pewnie wjechał.
Dobra, byle tylko, żeby w mostek trafił. Dobra, w mostek trafił, to najważniejsze. Na szczęście jadę wolniej, więc ja go trochę hamuję. Teren jest blisko mnie, więc już nie powinien się... Nie powinno być problemów jakichś większych. Ale prawie ten znaczek nie zadzwoni. Słyszę fajnie, co za słuchawce lewej. Jak tam drzeja, to więc... Jest dobrze. Mimo to tamto. Jest dobrze. Nawet go widzę, no a... Naraz sobie włączymy tego inteligentnego pracownika, bo tamte pole jest wymagające. A ja wolałbym, żebym sobie w koło kosił. Muszę tutaj zjechać do prawej jakoś. Czasem przejeżdżę, ale jeżeli ja kombajnem się zmieścił. O! Idealnie koło tej brzyski się zmieściłem. Bo już prawie zadzwoniłem, nie? Już dużo nie brakowało. No i dobra. Pęk ma o tyle lepiej, że jest węższy niż kombajn i on się zmieści. Mocnik B ma prawie pewnie zgarnik. A, on do tyłu pojechał, no dobra. Jak będzie pewnie zgarnik, to do niego wsiądę. Ale jak on ma teraz 30 ton... To muszę pierwszy chyba dacha sobie nasypać i powrócić tym dachem jeszcze. Nie wiem. No ten będą stawiać tutaj dla żołnierza, tak? Żeby żołnierz miał gdzieś nas sypać. Tym żołnierzem też będą to jajce, tak mi się wydaje. 26 krów. A tutaj kolejna krowa, co nie wiem. A raz bym musiał zobaczyć. Ale hamulce są mega słabe. Dobra, niech on to spełni. Ja sobie to zaraz poprawię. Czy zaraz, no. Jak tutaj się skończy kosić? Ja chcę zacząć czy o 20. A, dobra. Nie, to jest... Nie, ja o! Dobra, je. Tego diabła to nie trzeba leczyć, no dobra. Okay. Bafika muszę jeszcze dosypać. Niech jest spokojnie. No i teraz trochę sobie pojeżdżę ciągnikiem za żumbirem. Serio, to brakło się. O, ale poszedł. Trzymaj... O! Dobra, to jednak od strony asfaltu. Mówiłem, że będę musiał za nim gonić, ale jednak widzę, że nie. Myślałem, że będę musiał za nim gonić naokoło. Ale jednak wyszło, że nie będę musiał.
No tylko on tu w górę trochę przerywa, ale to. Ja muszę tę górę tutaj przesunąć trochę. Trochę bardziej ją wciągnąć. Wciąć tą górę jeszcze trochę bardziej, ale to nie stać mi na razie. Znaczy wróć. Stać mi, ale po co mam to robić? Dotąd wejdź. No to już zdążył się nawrócić, tak. Chciałem ten poprzeczny wejść, ale chyba zrobimy dopiero na końcu na poprzeczny. Dobra, dalej rurę wysypię się zaraz. Będę sobie kosił dalej. No, czyli jaką pół okrążenie ma 20 ton. Dosyć będzie z tego pola kukurydzy. Dobra, sypam to szybciej. I teraz DAF już powinien być pełny. I dafem sobie obrócę. I przyjadę jeszcze raz, no bo na to wszystko nie wejdzie tu. Siedemdziesiąt... Siedem. Czy wejdzie? A może wejdzie? Tu tylko dwa cycki zostały tak naprawdę. Więc może wejdzie. Może wejdzie, może nie. W sumie nie wiem, czy chciałbym, żeby to nie weszło, czy lepiej, żeby weszło. W sumie lepiej, żeby weszło. Chociaż czekaj, tam 48. I tam jest 50 ton prawie. Nie, dobra, to wejdzie. Jednak nie muszę dafę wracać. Na szczęście wejdzie. Na szczęście wejdzie, więc nie ma tragedii. No, wiedziałem, że wszystkie zestawy postawić. To było wiadomo, no. Bo to tak miało być, że wszystkie zestawy zostały i żeby nie jeździć po prostu tym. Żeby nie jeździć zestawami, powiedziałem, że wszystkie wyjdą tu. No sobie te wszystkie postawiłem i sam chyba tylko jeden zestaw pusty. Nie pamiętam, jak to z soją było tutaj. Ale dobra, nie masz. Jak było, tak było. Czyli już powinno być 28... no. O, więc już ładny odcinek w sumie z tej kukurydzy wyszedł. Więc do kosza tą dwójkę tutaj będziemy kończyć. A to na dole to sobie poza odcinkiem skończę. Dzisiaj, teraz, za chwilę. Skończę sobie to poza odcinkiem i tyle, tak. Zanim to skończę, to jeszcze będę musiał... Będę do żołnierza pojechać. A tak jak mówiłem, kółko, dwa zbiornik. A teraz jak tu przejechać, no chyba tak półokrągło przejadę. Tak jak teraz jadę. Tutaj się puści GPS-a i tutaj się wytnę na te dwa przejazdy. Ten cycek jest trochę mniejszy, tak chyba mi się wydaje. No tam to jest taki większy chyba trochę cycek. Nie, pierdziela, to nie idę już nic nagrywa dzisiaj. Chciałem jeszcze iść na 22, a
Zanim tego wezbrunę ogarnę, to będzie pierwsza w nocy. Bo ja tam pół godziny jeszcze leciutko będę kosił. O, to jest wszędzie dźwięk żundiera, jak się wyłączy. Ciekawa sprawa. Dobra. Tam też powinien być ten styk na trzy przejazdy. Tam może uda mi się spuścić pracownika na jeden przejazd. No to udać się uda, no. Wiadomo. No i dobra. Nie tu. To trzeba lepsze, więc... Dobra. Podniesione. Trzeba jakąś torę ładną miotynkę dalej zrobić. Z żundirem? Z Holandą po osiedlu na przykład. Nie wiem, pomyślę. Się domyślam się, jaka miotynkę zrobię, a... Nic nie mówię. Dobra. Żundir jest tam. Fent jest tu. Robię sobie kółko w sumie. Pojadę tutaj górą. Trochę się pomęczę, czyli będę, żeby dociągnąć na tę górę. Przez 5 metrów. No jednak nie było tak ciężko, jak myślałem. Myślałem, że będzie miał dużo ciężej tym Nicholam. No ale wyszło jednak troszeczkę lepiej niż myślałem. No, to jest takie pole, takie sobie. Może tu będziemy orać, może tu będę orał. Marcin, zobacz. Też wolałbym góry, no bo lepszy kawałek, jak tu po polcinku można całować. Albo puścić tego do tworzenia pól chociaż. Czy tak gramy realnie tutaj to. Stoj! Wiedziałem, że tutaj ale rozłoż, bo to jest wszystko zrobione. No i dobra, jak tam Michałem? A, skończył. Całe skończył, dobra. No dobra, starczyło. Ja myślę, że nie starczy, bo w sumie tak... Zacząłem sypać tego żądira, że on też się pełny nakres zrobił. Daw też się zrobił pełny. Super to. No tego. Na fenda, żeby coś fend też miał. Mógłbym tu na dafa dosypać, ale jak już tutaj 3 tony sypałem tą prędzę, no to... No to już niech będzie miał chodzić te 23 tony, tak. A nie żeby tylko z 3 tonami jechać. 24,5. Tam będzie sobie tylko John Deere kosił? Chyba tak. Cezara i tak tam sobie tego Nicholanda ściągnę na dół. A ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się, cześć, papa. To wystarczy na dziś. Na razie.